Rozpoczynamy rząd piąty, jak zwykle od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie odwracamy na drugą stronę i już widać ładny wzorek, który utworzyły te słupki reliefowe. To jest właściwa strona Aidy. Ta druga nie ma widocznego tego fajnego wzorku. Następnie, tak jak zawsze, rząd piąty to dwa słupki jeszcze raz na pierwszym słupku. I ten rząd piąty będzie bardzo prosty, ponieważ tutaj w każdym oczku przerabiamy po jednym słupku. Przerabiam słupek na słupku, tradycyjnie, tak jak Wam wspominałam, tu gdzie dziurka nie męczę się, tylko wbijam się w dziurkę, słupek na słupku i dochodzę za momencik po przerwie krótkiej do kręgosłupa. Już tutaj nie będę całego rzędu razem z Wami przerabiać, tylko pokażę Wam szybko kręgosłup. Kręgosłup jest taki sam jak pod spodem, czyli dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Następnie proszę przerobić do końca tak samo, jak przerabialiśmy po prawej stronie przed kręgosłupem, czyli w każdym oczku po jednym słupku. Pod koniec rzędu piątego wrócę do Was i jeszcze skończę z Wami ten piąty rząd. Piąty rząd jest praktycznie dokończony słupkami. Jestem pod koniec. Przerabiam końcówkę tak jak zawsze, czyli w trzecim oczku wykonuję trzy słupki. Przechodzimy do rzędu szóstego. Trzy oczka, następnie odwracam na drugą stronę, dwa słupki w pierwszym słupku. I ten rząd będzie taki szybki i przyjemny. Wykonujemy naprzemiennie raz jedno oczko łańcuszka, a raz zwykły słupek wkłuty w drugie oczko w lewo. Raz, dwa. Zwykły słupek, nie reliefowy, tylko zwykły. I jeszcze raz. Jedno oczko, słupek. Jedno oczko, słupek. Ja oczywiście to odliczam już bez takiego odliczania na głos, ale pamiętajcie, żeby w drugim oczku w lewo. Jedno oczko, słupek, oczko i słupek. Dojdę już do kręgosłupa, ponieważ tu mi zejdzie szybko. Oczko, słupek. Oczko, słupek. I zobaczcie, już tutaj nie mam co dalej przerobić, ponieważ mam za tym słupkiem jedno oczko i od razu wskakuję na kręgosłup. Oczko łańcuszka zrobiłam za ostatnim słupkiem. Kręgosłup wygląda identycznie w zasadzie jak pod spodem, czyli dwa słupki, dwa oczka i znów dwa słupki. I po raz kolejny zerkamy na stronę prawą i robimy lustrzane odbicie, czyli oczko łańcuszka i słupek tym razem musimy wykonać nie na pierwszym słupku, tylko na drugim, tak jak jest po prawej stronie. Przerabiamy do końca zgodnie z tym wzorem, słupek, oczko i pod koniec tego szóstego rzędu wrócę i pokażę, jak skończyć. Jestem pod koniec rzędu siódmego. Wykonałam ostatni słupek w tej przeplatance, czyli to jest trzeci słupek od lewej strony. Tu na początku mamy oczka łańcuszka,
on zalicza się do słupków. Te trzy oczka zaliczam ja również do słupków. Drugi i trzeci. Teraz wykonałam słupek, oczko i dopiero wbijam się w ostatnie oczko i tu tradycyjnie wykonuję trzy naraz słupki. Chciałam jeszcze to tak szczegółowo i dokładnie wyjaśnić. I dopiero przechodzimy do rzędu siódmego. Rozpoczynamy trzy oczka, odwracamy, znów dwa słupki. Rząd siódmy będzie w zasadzie identyczny jak rząd piąty. Także ten, dokładnie ten rząd samych słupków. Tu wykonujemy słupek na słupku. Po kolei. Dochodzimy do kręgosłupa. Kręgosłup będzie identyczny jak w rzędzie piątym, czyli po kolei przerabiamy słupkami. Kręgosłup, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki i dalej ciągniemy identycznie. Zakończamy również tak, jak to robiliśmy do tej pory, trzema słupkami wykonanymi w ostatnim tym oczku u góry, tym trzecim oczku u góry. Także ja tutaj już praktycznie nie będę tego z Wami przerabiać rzędu siódmego, bo jest on identyczny jak rząd piąty. Jeśli z jakiejś przyczyny odczuwacie jeszcze trudność, to polecam Wam cofnąć sobie filmik właśnie do rzędu piątego, chociaż jestem pewna, że jak najbardziej macie już to w pamięci opanowane. Także widzimy się dopiero pod koniec siódmego rzędu. Skończyłam rząd siódmy. Przechodzimy do rzędu ósmego. Trzy oczka łańcuszka. Jak zawsze na początku odwracamy chustę na drugą stronę, dwa słupki w pierwszym słupku, i teraz będziemy wykonywać rząd z pęczkami. Proszę zrobić jedno oczko, ponieważ naprzemiennie będzie oczko, pęczek, oczko, pęczek. Odliczamy dwa oczka w lewo, raz, dwa, i w tym drugim oczku pęczek z pięciu nawinięć, czyli dokładnie taki jak na początku chusty. Przerabiamy i idziemy dalej. Oczko łańcuszka i pęczek, dwa oczka w lewo, w drugim właśnie tym oczku, czyli 2, 3, 4, 5. Czyli tak jak widzicie, pęczek oddziela jedno oczko. Tak proszę przerobić do kręgosłupa. Tutaj kręgosłup w rzędzie ósmym będzie już nieco inny niż w tych rzędach pod spodem. Także przerabiamy do kręgosłupa i widzimy się w rzędzie ósmym na samym środku w kręgosłupie. 3, 4, 5 nawinięć, nie mogę się oderwać i dopiero teraz zrobię pauzę. Doszłam do kręgosłupa, ostatni pęczek zrobiłam na przedostatnim słupku w rzędzie pod spodem, czyli ten słupek jest tak jakby pusty, nieprzerobiony. Dalej kręgosłup wygląda następująco. Proszę zrobić oczko łańcuszka, w kręgosłupie pęczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i kolejny pęczek w kręgosłupie. 2,
3, 4, 5. I znów musimy zrobić lustrzane odbicie tego, co mamy po prawej stronie. Po prawej stronie mamy oczko łańcuszka i następnie pęczek wykonany tutaj w przedostatnim, niejako drugim od końca słupku. I tak samo tutaj, pierwszy słupek pozostawiamy pusty, a dopiero w drugim wykonujemy pęczek, żeby było symetrycznie wszystko. 2, 3, 4, 5. Przerabiamy i dalej kontynuujemy wzór do końca rzędu. Pod koniec rzędu 8 wracam i przerabiam razem z Wami. Jestem pod koniec rzędu 8. Mój ostatni pęczek wykonałam na trzecim słupku od końca. Na początku 3 oczka, drugi normalny, trzeci słupek i na nim jest pęczek. Zrobiłam pęczek, oczko łańcuszka, następnie kończę tak jak zawsze, czyli 3 słupkami w tym ostatnim oczku. Dalej będziecie w zasadzie już do końca chusty powtarzać serię rzędów. Następny rząd 9 będzie identycznym rzędem jak rząd 3, czyli ten. Odwrócę, żebyście tak lepiej zrozumiały to. Czyli 9 będzie jak rząd 3. 10 będzie jak rząd 4, 11 jak rząd 5, 12 jak rząd 6 i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja nie będę dalej już z Wami przerabiać rzędów, ponieważ Wy po prostu musicie sobie cofać filmik od rzędu 3 do rzędu 8, po kolei 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i zrobicie całą chustę już do końca. Powtarzamy po prostu rzędy od 3 do 8, ale uwaga, chustę kończymy na rzędzie 6, czyli to jest dokładnie ten rząd, ten ze zwykłymi słupkami, ten dziurawy rząd ze zwykłymi słupkami, oczkiem łańcuszka, słupek, oczko, słupek, oczko. Także o tym pamiętajcie, ponieważ później od tego rzędu, po tym rzędzie będzie łatwo można zrobić bordiurę. Także wykonujemy rzędy od 3 do 8. Widzimy się aż do momentu, w którym uznacie, że chusta ma odpowiednie wymiary. I widzimy się tak naprawdę na rzędzie 6. Wydaje mi się, że już tutaj na ten moment Wam wszystko powiedziałam. Aha, i może jeszcze policzę, ile ja zrobiłam rzędów, bo przyznam się, że w tej chuście granatowej nie zliczyłam, ile zrobiłam rzędów do końca, przed samą bordiurą. Ja może nie będę robić drugi raz chusty teraz w tym momencie, bo musiałabym po prostu jeszcze tydzień przerabiać. Także ja przerobię do następnego 6 rzędu. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Teraz jestem na 8. Wracam z powrotem do rzędu 3, 4, 5, 6. Przerobię tych kilka rzędów i wracam do Was od razu z bordiurą na takiej małej chuście, niejako. A Wy po prostu ciągniecie dalej. Teraz rozłączam się na chwilkę i liczę rzędy, ile ja zrobiłam osobiście rzędów w mojej chuście. Już wszystko policzyłam. Moja chusta, liczona oczywiście od pierwszego rzędu, ma 42 rzędy przed bordiurą, nie licząc bordiury. 42, 42 rząd,
On jest dokładnie tutaj. Jest jednocześnie szóstym rzędem, na którym powinniście, szóstym rzędem ze wzoru, na którym powinniście skończyć, bo już kolejny rząd to jest właśnie ta bordiura, która składa się praktycznie z samych pęczków, a więc musicie przygotować dosyć sporo włóczki. Naprawdę weźcie to pod uwagę, kiedy będziecie kończyć swoje moteczki, że na bordiurę ze względu na te pęczki pozostawcie tam kawał w tym zwitku, w tym walcu, kawał włóczki. To musicie uwzględnić. Także jeszcze raz, przerabiacie teraz 42 rzędy, 42 jest równoznaczny z szóstym rzędem. A ja przerobię jeszcze sobie kilka tutaj rzędów w mojej chuście tej maniuniej, malutkiej i widzimy się już przy przerabianiu bordiury. Teraz przechodzimy do bordiury. Tak jak Wam wspomniałam, musicie skończyć na szóstym rzędzie, czyli tym rzędzie z krateczkami. Mój szósty rząd to pierwszy napotkany szósty rząd przed tym, co już Wam pokazywałam. I przechodzimy do bordiury. Możecie śledzić tutaj schemat. Rozpoczynamy oczywiście po staremu, czyli trzy oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek, następnie dwa słupki, bordiura jest bardziej pracochłonna, ponieważ bardzo dużo tam jest pęczków i dużo pochłaniają one włóczki. Teraz przechodzimy do wzoru. Proszę za tymi trzema słupkami zrobić jedno oczko łańcuszka, następnie w miejscu narzut i w miejscu, w którym jest ten trzeci słupek z tej naszej trójeczki pod spodem, musimy wykonać słupek reliefowy wkłuwany od przodu, czyli dokładnie taki sam, jak przerabialiśmy tutaj w rzędzie, który ma taką wypustkę. My robiliśmy go z drugiej strony, on po drugiej stronie jest taki, ale my wykonujemy słupek reliefowy, czyli oplatam i przerabiam. W bordiurze, tak jak Wam wspominałam, będziemy przerabiać półsłupki nawijane reliefowe. To za chwilkę. Ale zanim przejdziemy właśnie do tego ściegu, proszę zerknąć na drugą dziurkę z lewej. Pierwszą omijamy, tą, która zaraz ma słupek reliefowy i my wbijamy się właśnie w tą drugą dziurkę. Wykonujemy pierwszy pęczek identyczny jak to było do tej pory, czyli 5 nawinięć. Pierwsze, drugie, trzecie. Ojojoj. Trzecie mi się zaplątało, bo mam nie z tej strony, co trzeba, włóczkę. O właśnie. Czwarte chyba i piąte, ale już. O właśnie. Przerabiamy. I w tej dziurce, w tym samym miejscu jeszcze wykonujemy trzy oczka i jeszcze jeden pęczek. Taki sam. Drugie, trzecie, czwarte i piąte nawinięcie. Takie motywy będziemy powtarzać w co drugiej dziurce, ale to za chwilkę. Teraz proszę zerknąć na drugi słupek od tych pęczków z lewej. Oczywiście z lewej. Pierwszy ten, drugi. Proszę zrobić narzut. I ten słupek przerabiamy półsłupkiem nawijanym, wkłuwanym od przodu. Czyli oplatamy dokładnie w ten sposób i przerabiamy półsłupek nawijany. Czyli niteczkę wyciągam, mam trzy pętelki na szydełku, narzut i wszystkie trzy od razu przerabiam.
półsłupki nawijane są mniejsze od słupków i one będą tutaj też w co drugim, może nie co drugim, ale za każdym motywem będą przerabiane. Następnie narzut i znów dwie dziurki w lewo, raz, dwa i powtarzamy ten motyw. Pęczek, 3, 4, 5. Przerabiamy 3 oczka łańcuszka. Kolejny pęczek w tym samym miejscu. Chyba jeszcze jedno nawinięcie, choć nie wiem, czy już za dużo ich nie zrobiłam. I następnie ja robię sobie od razu narzuty i znów dwa słupki w lewo, raz, dwa, oplatam i tu wykonuję półsłupek nawijany, wkłuwany od przodu. I takie coś powtarzamy praktycznie do końca, aż do kręgosłupa, ale tam przy kręgosłupie ja jeszcze do Was wrócę i powiem, jak tam zrobić, bo tam będzie troszkę ciasno. A póki co my przerabiamy dwie dziurki w lewo i idziemy dalej. 4, 5. 3 oczka. I znów 2, 3, 4, 5. I półsłupek nawijany. Ten pierwszy rząd będzie się powtarzał po tej, jak i po drugiej stronie. Ten dokładnie wzór. Zmiany będą tylko troszkę przy kręgosłupie naszej chusty.